Czcigodni bracia kapłani, drodzy czciciele Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Kalwaryjskiej, Matki Chrystusa, Matki naszej, bracia i siostry. Często słyszeliśmy i słyszymy, zwłaszcza w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, te Ewangelie o tym cudzie, o pierwszym cudzie Pana Jezusa z Kany Galilejskiej. Jest on opisany przez świętego Jana i Pan chce nam przekazać pewne przesłanie, święty Jan. Ale też to nie tylko było skierowane to przesłanie do apostołów, ale do wszystkich ludzi, do nas wszystkich i do tych, którzy po nas przyjdą. Właśnie, że Pan Bóg jest gotów pomagać człowiekowi nawet w drobnych sprawach. Nawet w tych takich drugorzędnych, bo przecież na tym weselu mogli się wody napić, jak już byli zmęczeni i syci. A zwłaszcza, że podpili już tego wina trochę. Zresztą to wino nie służyło tam, żeby przesadzić miarę, tylko pomagało do gaszenia trawienia. Zazwyczaj mieszano je z wodą. Na tę pamiątkę także w czasie mszy świętej miesza się wino z wodą, ale też i przypomnieć, że ta woda symbolizuje człowieczeństwo włączone do ofiary ludzką naszą w czasie mszy świętej, włożone do bóstwa, do wina szlachetnego, ofiary Chrystusa samego. I właśnie to jest też ta ciągłość pewna tej pięknej symboliki biblijnej, która się przejawia także w tym cudzie z Kany Galilejskiej. Ale właśnie to nie tylko zakłopotanie gospodarzy chodziło tam w tej Kanie Galilejskiej, że jak oni wypadną wobec gości. Mnie to się tak przypomina, że może trochę za dużo ich było, bo Pan Jezus 12 przyprowadził. Był towarzyski wszystkich apostołów ze sobą i wtedy dlatego może zabrakło, ale poradziła sobie i Matka Najświętsza poprosiła i Pan Jezus. I widzimy cud. Ale najważniejsze przesłanie z tej Ewangelii jest zawarte na końcu tego zdania. Proszę zauważyć, że tam pisze, i uwierzyli w Niego uczniowie Jego. Oni już wcześniej uwierzyli, bo poszli za Nim. A teraz ewangelista jeszcze raz, i uwierzyli w Niego. Raz uwierzyli, następno. I to jest bardzo ciekawe, to dla nas. Raz uwierzyliśmy, ale ciągle musimy akt wiary wzbudzać, pogłębiać wiarę. Bo przez wiarę człowiek nawiązuje kontakt z Bogiem. Staje się niejako domownikiem Pana Boga. Wchodzi w Jego myślenie, w Jego miłość. Staje się coraz bardziej podobny, co u świętego Pawła słyszeliśmy. Stajemy się dziećmi Bożymi przez to, że wzrastamy w wierze. Nasza modlitwa tu, nasza modlitwa w rodzinach naszych, czy indywidualna, to jest wielka siła, że człowiek przez modlitwę, wpatrując w Boga, w Chrystusa, wpatrując się w Matkę Najświętszą, która była najdoskonalszą z ludzi, naśladowczynią woli Bożej, naśladowczynią tego, co Jezus powiedział, uczennicą Jego. Pan Jezus pochwałę wielokrotnie wyzna wiary Matki Najświętszej i posłuszeństwa jej woli Bożej wielokrotnie podkreślał wobec słuchaczy. I właśnie to też i dla nas droga, żebyśmy spotykając się na modlitwie, zwłaszcza dzisiaj we wspólnocie czy w rodzinie, na każdej modlitwie starali się upodobnić, uwierzyć mocniej, jeszcze raz uwierzyć, zakochać się, zakochiwać się w Panu Bogu. To jest ta piękna droga, to piękne przesłanie. Myślę właśnie, że to jest, warto sobie uświadomić, że Matka Najświętsza odgrywa tę ważną rolę też w życiu wiary, w planach Bożych, w planach zbawienia. Także i w nadziei naszego zbawienia, także w pozornych, drobnych sprawach,
a niekiedy i w tych trudnych niebezpieczeństwach, w kłopotach, w różnych nagłych wydarzeniach idziemy z ufnością do Matki Najświętszej. Warto pamiętać, że u Boga zresztą nie ma rzeczy niemożliwych, że Pan Bóg nie musi atomu przezwyciężać atomem, bo ma to więcej innych i lepszych sposobów, niż sobie my ludzie wyobrażamy. Pan Bóg zawsze chce zażegnywać zło, ale niejednokrotnie szuka współpracowników. Stara się przygotować nasze dusze, innych ludzi, żebyśmy umieli przyjąć Bożą łaskę, nie przegapili jej. Ja muszę ze swego życia powiedzieć z doświadczenia, że ja wiele łask Bożych nadzwyczajnych w życiu przegapiałem. Teraz na starość, jak mam czas i na modlitwę, i na refleksję, i to coraz sobie przypominam taka sytuacja, tak? Toż tam Pan Bóg wkroczył. Nie miało prawo się tak stać, nie mogło się tak stać, jak się stało. I ten człowiek, który przyszedł, i to wydarzenie, które zaistniało, to Pan Bóg wkroczył, a ja nie zdawałem sobie z tego sprawy. Myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy umieli właśnie zaufać Panu Bogu. Pamiętajmy też, że największym z wszystkich nieszczęść, nie tylko te, które przeżywamy, widzimy, ale z największym z wszystkich nieszczęść jest wieczne potępienie człowieka, które człowiek sam dobrowolnie wybiera i z którego tylko sam własną decyzją może się nawrócić, odwrócić, może się skierować z ufnością jak dobry łotr do ukrzyżowanego Pana Jezusa i dozna tej łaski pocieszenia, dozna łaski zbawienia. Zdumiewających dowodów troski Matki Najświętszej o nasze ludzkie sprawy oraz o sprawy zbawienia jest bardzo wiele, bardzo wiele. Tak jak wspominam, dopiero w niebie pewnie się przekonamy, ile my Matce Najświętszej zawdzięczamy. Ile przez całe życie ona wymadlała nam, ile ci nasi święci, patronowie, a nasi bliscy zmarli, za których się modlimy, ile oni nam modlitw wypraszali pomocy Bożej. To jest zdumiewające. Zdumiewającym przykładem uznanym przez Kościół są objawienia fatimskie, w czasie których Matka Boża, jak wiemy, prosiła dzieci, prosiła, nie rozkazywała. To jest piękny symbol, piękne przesłanie. Pan Bóg zaprasza. Wszechmocny Bóg zaprasza nas. Prosi od nas. Przez Matkę Najświętszą ona prosi dzieci. O co prosi? O modlitwę. O umartwienia. O ofiary. Dlaczego? Żeby ratować grzeszników. I mówi biednych grzeszników. Tym językiem się biednych, módlcie się za biednych grzeszników. Grzesznik, człowiek grzeszący nie wie, nie zdaje sobie sprawy, jak jest biedny, odarty z łaski Bożej, odarty z nadziei zbawienia. Jest bardzo biedny, bo jest skurczony w sobie, w egoizmie, w grzechu. Jest pozbawiony tego kontaktu z mocą nieskończonego Boga, z miłością nieskończoną. Módlcie się za biednych grzeszników. Ciekawa rzecz, że Matka Boża za posłańców wybrała wtedy te dzieci niepełnoletnie, rzekomo nieodpowiedzialne, ale takie dziecko nie kłamie. Gdyby się starszym objawiło, zaraz by były kombinacje, a nie wiadomo, czy to prawda, czy nie zmyślił, czy się nie chce chwalić. To dziecko nie bardzo rozumiało. Na przykład jak kazała się modlić za Rosją, nawrócenie Rosji, to one myślały, że za jakąś kobietę mają się modlić. Dzieci nawet nie wiedziały z Portugalii, gdzie tam do Rosji. To pierwsze, to, ale też ciekawa rzecz, że we wszystkich tych objawieniach od maja do października przejawia się ta zachęta, ta prośba Matki Bożej, módlcie się na różańcu. Te dzieci małe w rodzinach już nauczyły się różańca. Zobaczcie, czy to nie jest wstyd nieraz dla naszych rodzin, dla nas, by uderzmy się dziś w piersi. Duchowo, babcie, dziadkowie, mamy, ojcowie. Czy myśmy nauczyli dzieci od małego mówić różaniec? Czy mieliśmy odwagę? A może za poważna modlitwa, za trudna? Nie. To jest
jakaś ważna modlitwa, szczególna modlitwa. I właśnie te dzieci, mówcie różaniec. W kolejnym objawieniu Matka Boża też prosi o umartwienie, o ofiary. Czy jesteście gotowe przynosić ofiarę? Te dzieci jak rozumiały? No ofiarę, więc jak najbardziej. Ta Pani prosiła, więc trzeba się modlić, trzeba ofiarę składać. To podzieliły się tym kawałkiem chleba, co tam wzięły ze sobą na to pole i na to pasienie tych owiec. Potem umartwienie. Franciszek opasywał się rzemieniem, sznurkiem się opasywał i na noc Matka Boża w następnym objawieniu, w dzień wystarczy, że ten sznurek nosisz opasany, a w nocy zdejmij, musisz odpocząć. Matka, Matka nie chce za dużo, chce z serca, żeby szły te ofiary. Ale ciekawa rzecz, ludzie jak się dowiedzieli, to do tej Łucji, która była tym przekaźnikiem objawień, pomódl się o uzdrowienie. Już w czerwcu, pierwsze objawienie w maju, w czerwcu pomódl się o uzdrowienie jednego człowieka. Ciekawa rzecz, że on przedstawia ona Matce Bożej tę prośbę i słyszy, dobrze, wyzdrowieje, odpowiada Matka Najświętsza, dobrze, wyzdrowieje w ciągu roku, jeśli się nawróci. Proszę zobaczyć, że żeby udzielić Matka Boża, Pan Bóg jest wszechmocny, ale nie. Ty musisz przygotować swoje serce, żebyś umiał przyjąć łaskę. Ty musisz przez rok się starać o uzdrowienie. Przeżyjesz z tej choroby, ale pogłębiaj kontakt z Panem Bogiem przez modlitwę, bo ważniejsze jest twoje zdrowie duchowe, żebyś życia wiecznego nie stracił, nie straciła. Wyzdrowieje w ciągu roku, jeśli się nawróci. Choroba niekiedy ma cel nie tylko odkryć człowiekowi drogę do Pana Boga, wyzwolić go z cierpienia. Nawrócenie, pogłębienie wiary. Właśnie choroba niekiedy bywa konsekwencją złych czynów, złych myśli, konsekwencją przekleństw, które zgromadziliśmy na sobie, które ktoś musi odwrócić. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy umieli właśnie te zrozumieć i przyjąć te prośby. Także i nasza modlitwa jest w stanie zanoszona z Matką Najświętszą przez imię Chrystusa, nieustannie się modlimy, jest komuś potrzebna i może czynić wielkie cuda. Ktoś zresztą czeka na tę naszą modlitwę i prosi o nią, żebyśmy się modlili. Prosi Matka Najświętsza, nas wszystkich, nie tylko te dzieci, ale przez nich. Myślę, że trzeba, żebyśmy zrozumieli, że ciągle jesteśmy jako Kościół żywych ludzi żyjących wiarą powołani do tego, żebyśmy się pogłębiali w wierze i modlili. Żebyśmy byli tym pulsującym modlitwą, wiarą, żywym organizmem Chrystusa. I od tej dzisiejszej, mojej, naszej modlitwy może zależeć uzdrowienie chorej matki w wielodzietnej rodzinie, albo wyrwanie jakiegoś alkoholika z niewoli nałogu, a może uratowanie przed piekłem zatwardziałego, biednego grzesznika, czy nawrócenie kogoś pałającego nienawiścią do kościoła, masona czy antyklerykała. Ja muszę powiedzieć, że dzisiaj tak sobie myślałem, mam do takich dwóch ludzi, za których się modlę od dawna, bardzo wrogich kościołowi. Nieraz myślę taki, włączmy ich do naszej modlitwy, żeby Pan Bóg dotknął tych serc. Z ich nawrócenia jestem przekonany, wierzę, że byłaby wielka chwała Boża, bo zgorszenie, które dają tą nienawiścią do Pana Boga, do Kościoła, do Matki Najświętszej, by potem mieli okazję odkupić i zbawić się. Kochani siostry, bracia, chorzy, pielgrzymi, cierpiący dolegliwości. Dzisiaj wasza wiara i wasza modlitwa, tak, właśnie wasza dzisiaj, nasza modlitwa i ofiara cierpienia znoszonego w milczeniu jest bardzo potrzebna Kościołowi, kapłanom, biskupom. Tak bardzo często dziś, zwłaszcza
ludziom atakowanym, wyszydzanym i fałszywie oskarżanym z nienawiści do Chrystusa i do wymagań głoszonej moralności, głoszonej Ewangelii. Przecież nawet te nienawistne oskarżenia nie tylko biskupów, kapłanów, ale Ojca Świętego, świętych ludzi nie oszczędzają. Kłamstwem się posługują. Są kapłani, kardynałowie uwięzieni niewinnie. Wiemy, znamy ten przypadek kardynała Pella z Australii, którego oskarżyli niewinnie, że molestował. Absurdalne, że po nabożeństwie przyszedł do zakrystii i jakiegoś tam kogoś molestował, nie zachował się właściwie. Ludzie w zakrystii, gdzie od razu, na jednym świadku opierali tę odpowiedź. Nie chcieli przesłuchać innych świadków, którzy byli wtedy po ingresie tego biskupa do tej katedry, że to nieprawda. Nie chcieli przesłuchać. Dopiero jak świat się ruszył i różnymi pismami w całym świecie zaczęli mówić to, przeanalizowali i uwolnili, ale ponad rok siedział w więzieniu ten kardynał. Myślę, że to jest też ważna rzecz, żebyśmy wymodlali wytrwanie. Przetrwać trzeba i te zniewagi, te ofiary ofiarować Panu Bogu, one zaowocują. Kapłani, biskupi bardzo potrzebują naszej modlitwy, aby zdołali odkrywać sens codziennej pracy w zjednoczeniu z Chrystusem i aby owocny trud ich, siew Słowa Bożego, posługa przynosiła owoce w sercach ludzkich. Święty Jan Paweł II, nasz papież, na każdej audiencji generalnej miał szczególnie zarezerwowany czas dla chorych. Niejednokrotnie prosił ich o modlitwę. On znał wartość cierpienia i ofiary, która najskuteczniej łączy nas z ofiarą ukrzyżowanego Zbawiciela. Z szacunkiem i czcią obserwował wydarzenia swego życia i momenty szczególnych cierpień ludzi mu najbliższych, bo te cierpienia, które widział wśród najbliższych w ważnych momentach swego życia, a kilka było, nie będę przedłużał, żeby je opowiadać, o jednym wspomnę tylko, takim wydarzeniu właśnie, że papież uważał, że to ty byłaś w obozie koncentracyjnym, to może za mnie tam cierpiałaś, tak często powtarzał, ty byłeś tam w więzieniu chory, może ty za mnie cierpisz. Potem właśnie widział to połączenie, że jedni drugich brzemiona nosimy i tak wypełniamy wolę Bożą, tak budujemy Królestwo Chrystusowe. Pamiętam też, że przed przyjęciem, przed konklawę, na które poszedł, jeden z jego najbliższych przyjaciół, już pracujący w Watykanie, biskup, ówczesny biskup Andrzej Deskur, nagle zachorował, miał wylew. Ja nawet zawiozłem kardynała Wojtyłę do tego biskupa Deskura, on nieprzytomny, on mieszkał w Watykanie. Myśmy tam przyjechali, więc nieprzytomnego karetką zawieźli do szpitala. Potem papież jeszcze go odwiedził w szpitalu, tuż przed wejściem na konklawę. Po wyborze na papieża też go poszedł odwiedzić. I pierwszy wieczór po wyborze, myśmy z kardynałem obecnym Dziwiszem, był też wczesnym sekretarzem, do Ojca Świętego powieźli tam książki i rzeczy osobiste, które zostawił w kolegium polskim, gdzie mieszkał. Ja w tym samym czasie mieszkałem też tam w tym kolegium jako rektor, więc zawieźliśmy wieczorem koło 10 w nocy. Papież oprowadził nas po tym nowym mieszkaniu swoim, tym mieszkaniu watykańskim i to pokazywał. I co chwilę powtarzał: Andrzej, Andrzej, coś ty narobił, ten Andrzej Deskur. Bardzo to przeżywał. Ja w pewnym momencie zatrzymałem się i mówię: niech się Ojciec Święty nie martwi. A co ty myślisz? Ja młody ksiądz wtedy, ale papieżowi sobie nie zdawałem sprawy, że ja papieżowi rad udzielam. Nie, ale tak spontanicznie. Mówię: niech się Ojciec Święty martwi. Pan Bóg wie, co robi. Pan Bóg widocznie chciał cofnąć tego Andrzeja i powiedzieć Ojcu Świętemu: nie licz na Andrzeja, tylko licz na mnie. Papież tak stanął, mówi: rzeczywiście, może tak, pokiwał głową, nic nie tego. No więc, ale potem
tego Andrzeja, ten Andrzej był pewnie rok na kuracjach różnych, próbowali, wrócił do częściowo do zdrowia, na wózku. Co niedziela go zapraszał do siebie na obiad. I często, jak byli goście, to zapraszał. Pewnego razu przyjaciele kardynała de Scura, on został kardynałem, potem przyjaciele kardynała usłyszeli, francuscy dowiedzieli się, że we Francji jest mistyczka Marta Robin, która ma wizję Matki Bożej, modli się, doznaje łask, wyprasza ludziom łaski. Pojechali poprosić do Francji, do tej Marty Robin, która nie jadła wiele lat, żyła tylko komunią świętą, innych nie przyjmowała posiłków, ani piła, nic nie piła, nie jadła. Fenomen uważano. Ale no, pojechali do niej poprosić o zdrowie dla kardynała de Scura, bo by się przydał papieżowi. To ona powiedziała, no dobrze, pomodlę się, poproszę Matkę Bożą. Przyszli do niej na drugi, trzeci dzień, a ona mówi, powiedzcie de Scurowi, że Matka Boża mówi, że de Scur nie wyzdrowieje, bo jest papieżowi potrzebny chory, a nie zdrowy. On to mówił przy mnie, ja byłem świadkiem, jak ten de Scur to opowiadał Ojcu Świętemu. Zobaczcie, papież widział, że na wielkość jego pontyfikatu składa się nie tylko posługa papieża, składa się cierpienie tego jego przyjaciela, jego bliskich, jego ludzi, których prosił ciągle o cierpienie, chorych. Zobaczcie, i od naszego cierpienia, od twojego cierpienia, od twojej niewygody, jeśli ją zniesiesz dobrze, może łaska nadzwyczajna jakaś będzie wyproszona, może nastąpi. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy umieli patrzeć właśnie na to, że może ktoś czeka na tę dodatkową ofiarę, modlitwę moją, żeby mógł przyjąć tę wyproszoną Bożą łaskę. To myślę, że to jest bardzo ważne, żebyśmy tak umieli patrzeć na te nasze modlitwy i nie zapominajmy, że czy w naszej sytuacji, czy też czujemy tę potrzebę odpowiedzenia na te zaproszenia modlitwy Matki Bożej, o ten różaniec. Zresztą ten różaniec niekiedy jest trudny. Święta Teresa od Jezusa, ta mała Teresa francuska, to pisała tak, ta mała Tereska mówiła, że w jednym z swoich listów napisała tam do swojej siostry, że tak, odmawianie różańca kosztuje mnie więcej niż używanie narzędzi pokutnych. Ona walczyła ze roztargnieniami, ale wierzyła, że Pan Bóg przyjmie. Walczyła ze sobą. Więc właśnie ten różaniec, ta dziesiątka różańca, czy ta cząstka różańca, to jest wielka siła. Myślę, że także też i w Medjugorje i gdzie indziej Matka Boża też powtarza. I dzisiaj niech dotrze to przesłanie do każdego z nas, żebyśmy umieli pomagać w nawróceniu Rosji, a nie tylko w nawróceniu Rosji. Nie tylko Rosja potrzebuje nawrócenia, zwłaszcza w ten czas strasznej wojny. Potrzebuje naprawdę wielkiego, wielkiego wstrząsu, żeby się nawrócili, przestali czynić zło. I Polska potrzebuje nawrócenia. I nasze rodziny, nasze parafie, nasze diecezje, my potrzebujemy większej miłości, większego wysiłku, żebyśmy zobaczyli, jak jest, jak dzisiaj ubolewamy wszyscy, że nie potrafimy przekazać młodym czy dzieciom tej wiary, tej miłości do Pana Boga. Trzeba wyprosić te metody, wyprosić gorliwość sobie i naszym najbliższym. Myślę, bo to jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy właśnie szanowali cierpienie, chorobę, bolesne doświadczenia, które nas dotykają, bo one sprawdzają, egzaminują naszą wiarę. I często bywa, że tam, gdzie bezskuteczne były zachęty, prośby i słowa, silniejszym argumentem stają się łzy, modlitwy czy cierpienia. To jest wiele przykładów. Jutro jest matki, będziemy świętą Monikę wspominać. Matka świętego Augustyna całe lata łzami zalewała się, prosząc o nawrócenie tego syna i wreszcie się nawrócił. Został wielkim świętym. Nie zapominajmy też o obowiązku pomocy cierpiącym ludziom, bo szczere współczucie wobec cierpiącego ma unikalną, wyjątkowo
wartość, ma wartość zbawczą. Sam Pan Jezus mówi, byłem chory, a odwiedziliście mnie. Trzeba właśnie zrozumieć, że to Pan Jezus się utożsamia z chorym, z cierpiącym i zapowiada nagrodę życia wiecznego. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem chory, a przyszliście do mnie, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie. Ofiara różańcowa, nasza modlitwa, bywa niekiedy modlitwa tą ofiarą, więc jest tą wielką drogą łaski Bożej do serca ludzkiego, do nawrócenia, do zbawienia naszego i naszych bliskich. Podziękujmy Panu Bogu za to zaproszenie do współpracy w wielkim dziele zbawienia przez naszą codzienną, wspólną w rodzinach, ale i indywidualną modlitwę i przez naszą dzisiejszą modlitwę. Amen.